Wielkimi krokami zbliża się otwarcie trasy średnicowej północnej. O szczegółach opowiedział dyrektor budowy Piotr Kwiatkowski. W zasadzie już jest ukończona budowa drugiego etapu trasy średnicowej. Łącznie z pierwszym etapem będzie dosyć istotny ciąg komunikacyjny w Toruniu. Jest to 3-kilometrowy odcinek trasy, w ramach którego 450 metrów przebiega po wiadukcie drogowym nad torami kolejowymi i nad ulicą Skłodowską Curie oraz torowiskiem tramwajowym. Estakada ma długość łącznie 450 metrów. Nad samym najdłuższe przęsło to jest przęsło 80-metrowe przebiegające nad torami kolejowymi. Prace są zgłoszone do odbioru i działa komisja odbiorowa, która jakby przegląda jakość wykonanych prac i zgodnie z projektem dokonujemy ewentualnie jakichś wskazanych korekt po to, żeby za około półtora tygodnia móc oddać tę trasę do ruchu. Udostępnienie dla ruchu tej istotnej trasy zaplanowano na 9 października 2015 roku.